Cześć, tu Marek Jankowski, Mała Wielka Firma. W tym odcinku powiem Ci o dwóch prostych pytaniach, na których zbudowałem moją strategię tworzenia treści. Jeżeli tworzysz treści online i nie widzisz efektów, to wystarczą dwa pytania, żeby wybrać właściwą strategię. Jest to bardzo ważne, bo tworząc ciekawe, angażujące treści, przyciągasz nowych klientów, zdobywasz ich zaufanie, budujesz markę eksperta, wartościowy content powoduje, że... Algorytmy zaczynają pracować dla ciebie. To znaczy zamiast płacić za to, żeby ktoś w internecie zobaczył twoją reklamę, dostajesz od algorytmów nagrodę w postaci darmowego zasięgu, coraz większego zasięgu. Jak twierdzi Seth Godin, content marketing to jest jedyny marketing, jaki nam pozostał i w dodatku w przypadku solo przedsiębiorców jest on szczególnie wartościowy, dlatego że daje nam takie same szanse jak korporacjom. Jasne? Że wielką firmę stać na zatrudnienie copywriterów, na produkowanie artykułów, wideo, podcastów na masową skalę, ale ilość to nie wszystko. Algorytmy są wyspecjalizowane w tym, żeby z oceanu treści, która jest w internecie i to ocean, w którym ciągle przybywa wody, wyławiać to, co najcenniejsze, żeby wyławiać. Treści, które są dziś przede wszystkim unikatowe. Jeżeli mówisz o własnych doświadczeniach, to daje ci przewagę. Możesz dzięki temu Przebić się do świadomości odbiorców skuteczniej niż sztaby copywriterów, którzy tworzą banalne treści sklejone z dziesięciu popularnych artykułów na dany temat. I absolutnie nie mówię tutaj, że wszyscy copywriterzy tak działają, ale wiemy, że są takie firmy, które po prostu publikują treści na potęgę i te treści niekoniecznie są wysokich lotów. Niestety tworzenie treści może być też pułapką. Po pierwsze nie daj sobie wmówić, że masz publikować jak najczęściej i masz być wszędzie, bo dla solo przedsiębiorcy to jest prosta droga do wypalenia. Po drugie, trzeba zdecydować, na czym ci zależy, a co możesz sobie odpuścić. Inaczej mówiąc, trzeba wytyczyć strategię, bo bez tego będziesz robić rzeczy, które wcale nie przybliżają cię do celu, jaki sobie obierzesz. I będziesz zwracać uwagę na nie te statystyki, co trzeba. Większość statystyk, które widzisz w różnych systemach do publikowania treści, nie ma wielkiego znaczenia dla każdego publikującego. Więc strategia pomaga zdecydować, na czym się skupić. No i powiem ci, jak uniknąć tych pułapek, a przynajmniej co ja robię, żeby ich uniknąć. Krok pierwszy to są pytania strategiczne. Ustalanie strategii kontentowej, czyli strategii tworzenia treści, zaczynam od zadania sobie dwóch pytań. Pytanie pierwsze, czy chcę tworzyć treści rozrywkowe, czy dzielić się wiedzą? Pytanie drugie, czy chcę tworzyć treści dla przyjemności, czy chcę mieć z tego pieniądze? No i oczywiście pewnie nie jedna osoba odpowie, ja chcę jedno i drugie, w obu przypadkach. Tyle tylko, że taka odpowiedź w niczym nie pomaga. Oczywiście. Można to łączyć. Można przekazywać wiedzę w sposób rozrywkowy albo robić rozrywkę, która czegoś uczy. Można zarabiać i mieć z tego przyjemność równocześnie albo robić coś dla przyjemności i mieć z tego dodatkowe przychody. W tym ćwiczeniu, w tych pytaniach chodzi o to, żeby zdecydować, która z tych dwóch opcji jest dla ciebie ważniejsza. Rozrywka czy wiedza? Przyjemność czy pieniądze? To są te dwa strategiczne wybory. wyjaśnić, ci dlaczego to jest takie ważne. Weź kartkę A4. I narysuj na niej dwie linie, pionową i poziomą, tak żeby się przecięły na środku. Powstanie taki krzyż, czy taki wielki znak plus. Na końcach pionowej linii napisz u góry rozrywka na dole, wiedza. Na linii poziomej, po lewej stronie, przyjemność, po prawej, pieniądze. Więc powstaną ci z tego takie cztery ćwiartki. Kartka zostanie podzielona na cztery części. Patrząc od lewej strony, u góry mamy rozrywka plus przyjemność. Po prawej rozrywka plus pieniądze, na dole wiedza plus przyjemność i wiedza plus pieniądze. Jeżeli na pytania strategiczne odpowiadasz jedno i drugie, to znaczy, że nie jesteś w żadnej z tych ćwiartek, tylko jesteś na przecięciu linii i nie wiadomo w związku z tym, w którym kierunku masz iść, a strategia to jest plan, który nadaje kierunek Twoim działaniom. Inaczej mówiąc, jeżeli nie masz wybranego kierunku, to nie masz strategii. W moim przypadku. Ten wybór jest prosty. W moich treściach dzielę się wiedzą o marketingu. W ten sposób przyciągam klientów, którzy mogą być zainteresowani moimi kursami online dla solo przedsiębiorców. Czyli jestem w ćwiapce numer 4: wiedza plus pieniądze. Dzięki tej decyzji tworzenie treści jest dla mnie dużo łatwiejsze. No bo teraz przechodzimy do kroku drugiego czyli do dopasowania moich treści do strategii, którą sobie wybrałem. Kiedy wiem, jakiego rodzaju treści chcę tworzyć, czyli że chcę robić bardziej wiedzę niż rozrywkę, kiedy wiem, jaka jest moja motywacja, czyli jest to powiązane z biznesem, a nie jest to moje hobby, to czas przełożyć tę strategiczną decyzję na konkretne czynności. W przypadku treści, te konkretne czynności, no to są treści, które tworzę, czyli tematy, które poruszam i formy przekazu, z jakich korzystam. Jak to wygląda u mnie? Zdecydowałem, że tworzę treści po to, żeby przyciągać klientów. Co z tego wynika w praktyce? Na przykład, wybieram do podcastu tematy, które wspierają mój biznes. Nie mówię o wszystkich rzeczach, które mnie interesują. Nie mówię o rzeczach, które w danej chwili wpadną mi do głowy, albo którymi po prostu chcę się podzielić ze światem. Skupiam się na takich tematach, które są przydatne dla moich odbiorców, dla solo przedsiębiorców. Druga sprawa: wysyłam newsletter, żeby budować listę mailingową, dlatego że zdaję sobie sprawę z tego, że to jest tak naprawdę jedyny pewny sposób na docieranie do moich potencjalnych klientów. Bo w mediach społecznościowych ta społeczność, która mnie teoretycznie obserwuje, nie należy do mnie. Nawet w podcastach jest podobnie. Jeżeli mnie słuchasz, a nie macie na mojej liście mailingowej, to ja nie mam jak się z Tobą skontaktować inaczej niż przez podcast. No a Ty niekoniecznie dowiesz się o tym, że ja nowy odcinek wypuściłem. Dalej. Traktuję to jak pracę. Skoro tworzę treści, żeby przyciągać klientów, to moje treści są moim marketingiem. To jest moja praca. Więc publikuję regularnie. Nie czekam aż przyjdzie mi wena, będę miał ochotę, dobry nastrój i tak dalej, tylko publikuję regularnie. Ale to nie wszystko. Dlatego, że ogromną zaletą strategii, chyba nawet największą z punktu widzenia solo przedsiębiorców jest to, że mogę z czystym sumieniem odpuścić sobie wiele rzeczy. Mogę łatwiej podejmować decyzje, mogę oszczędzać czas. Przykłady Proszę bardzo, skoro skupiam się na przekazywaniu wiedzy, to nie tworzę memów. Memy są treścią rozrywkową, to nie jest moja bajka. Nie ma mnie na TikToku. Zrezygnowałem z nagrywania wideo, o czym mówiłem w poprzednim odcinku. I mógłbym oczywiście wyliczyć jeszcze wiele innych rzeczy, których nie robię, i od razu zaznaczę te decyzje. Zarówno dotyczące tego, co robię, jak i tego, czego nie robię, są dobre dla mnie, ale to wcale nie znaczy, że są dobre dla każdego, czy w szczególności, że takie same decyzje byłyby dobre dla ciebie. Nawet jeżeli masz tę samą strategię. Są ludzie, którzy tak samo jak ja dzielą się wiedzą, aby wzmacniać swój biznes, ale robią to innymi sposobami, wybierają zupełnie inne formy. Na przykład są aktywni na TikToku. I to wcale nie znaczy, że robią coś źle, albo że ja robię coś źle. Dla mnie. Robienie treści rozrywkowych jest męczące i jest czasochłonne. Moim zdaniem, 30-sekundowy klip na TikToku jest kiepskim narzędziem do tego, żeby nauczyć kogoś marketingu, zwłaszcza kiedy ten 30-sekundowy klip pojawia się między przepisem na naleśniki a instrukcją odkamieniania czajnika. Ale to jest tylko moja opinia. Są osoby, które Czują krótkie wideo w przeciwieństwie do mnie, którym taka forma przychodzi łatwo i które osiągają dzięki takiej formie świetnie efekty. I jeżeli im to służy, to super. Tylko skąd mamy wiedzieć, czy coś nam służy, czy nie, poza takimi własnymi wrażeniami i odczuciami? Zajmiemy się w tym w kroku numer 3, a tym krokiem jest mierzenie wyników. Bo jeżeli strategia wyznacza kierunek działania, to mierzenie wyników pozwala stwierdzić, czy rzeczywiście idziemy w tym dobrym kierunku, który sobie obraliśmy, i w jakim tempie idziemy? Nie chodzi o to, żeby zbierać jak najwięcej danych i żeby mierzyć wszystko, co się da. Wręcz przeciwnie. Często, im więcej mamy informacji, im więcej mamy danych, tym trudniej się w nich połapać i trudniej zdecydować, co jest istotne, a co nie. Lepiej skupić się dosłownie na kilku wskaźnikach, które są związane z Twoimi celami. Dobrym przykładem: są mierniki związane z newsletterem. Zamiast budować jakieś skomplikowane arkusze, analizować wszystko, co się da, skupiam się osobiście tylko na czterech wskaźnikach. Pierwszy z nich to jest liczba nowych subskrybentów. Dzięki temu wiemy, na ile skutecznie buduję moją listę z miesiąca na miesiąc. Drugi wskaźnik to są źródła nowych subskrybentów, które sposoby pozyskiwania czytelników działają. A które nie działają. Skąd wiem, jak ludzie trafiają na moją listę? Ano stąd, że kiedy kieruję ludzi na stronę soloprzedsiębiorca.pl, to bardzo często tam, gdzie się da, umieszczam kody UTM tak zwane, które wskazują mi, jakie to jest źródło, i te informacje zapisują się w bazie danych, więc jestem w stanie stwierdzić, ilu odbiorców newslettera pozyskałem na przykład z, z YouTube'a, a ilu z podcastów w formie audio, a ilu jeszcze z innego miejsca. Trzeci wskaźnik. To jest współczynnik otwarć. Dzięki temu widzę, jak zmienia się zainteresowanie odbiorców moim newsletterem w czasie. Czwarty wskaźnik to jest współczynnik kliknięć poszczególnych linków. Skąd wiem, które tematy przyciągają większą uwagę, a które mniejszą? Zwróć uwagę na jedną rzecz. Nie porównuję się tutaj. Do innych twórców newsletterów, tylko do moich własnych wyników z przeszłości. Nawet gdybym miał dostęp do cudzych statystyk, a nie mam, no bo to nie są dane publiczne, ale nawet gdybym miał, to cudze statystyki nie mają dla mnie żadnego znaczenia. Bo mówimy tutaj o tworzeniu treści. Każdy twórca treści jest inny, ma trochę innych odbiorców i zachowania tych odbiorców też się różnią. Ja nie wiem, czy ktoś zainwestował w jakąś kampanię reklamową i dzięki temu przybyło mu dużo subskrybentów. Może zastosował jakiś sprytny trik, żeby ludzie bardziej klikali i tak dalej. Nie wiem. Nie wiem, jak to wygląda od kuchni, dlatego porównuję własne wyniki do moich własnych wyników z wcześniej. Problem z mierzeniem wyników polega na tym, że w systemach do wysyłki maili te dane, nawet te proste cztery wskaźniki, które wymieniłem, nie zawsze są łatwo widoczne i właściwie nigdy nie są widoczne w jednym miejscu, tylko trzeba trochę tam ich poszukać. Więc takim praktycznym rozwiązaniem jest stworzenie własnego arkusza do śledzenia wyników i przeklejanie odpowiednich liczb do tego arkusza. W regularnych odstępach czasu. Najlepiej ustawić sobie powtarzalne zadanie w klikapie, nozbi czy w dowolnym innym kalendarzu, z którego korzystasz. Po co to robić? Oczywiście po to, żeby podejmować lepsze decyzje. I to jest właśnie krok czwarty lepsze decyzje. Mierzenie kluczowych wskaźników związanych z Twoimi treściami pomaga podejmować lepsze decyzje. Zamiast zgadywać, opierać się na intuicji, na przeczuciach, Możesz sprawdzić, czy twoje treści przynoszą pożądane efekty. A jeżeli zbierasz i analizujesz te swoje dane regularnie, wtedy jesteś w stanie szybko zauważyć niepokojące objawy i podjąć odpowiednie kroki zaradcze. Dobrym przykładem jest współczynnik otwarcia newslettera i obserwowanie go w czasie. Nawet jeżeli wysyłam same turbowartościowe treści, to z czasem Coraz większa część moich odbiorców przestaje na te moje treści reagować. I jest to znane zjawisko. Mówi się o tak zwanej erozji listy mailingowej. Z czasem. Subskrybenci się wykruszają, no bo niektórym ludziom mój newsletter może się znudzić. Inni już go nie potrzebują, bo zdecydowali się na zupełnie inne rzeczy w swoim życiu. Jeszcze inni wykruszają się z przyczyn technicznych, bo na przykład zmieniają pracę, stary adres e-mail przestaje działać, no i maile przestają dochodzić. Gdybym nie śledził współczynnika otwarć, to mógłbym tego nie zauważyć, dlatego że taka erozja dzieje się powoli. A gdybym tego nie zauważył, to groziłoby nakręceniem takiej negatywnej spirali. No bo tak, jeżeli mój współczynnik otwarć spada, to jest to sygnał dla systemów mailowych, że moje maile. Coraz mniej interesują odbiorców, więc coraz częściej moje maile w takiej sytuacji wpadałyby do spamu. Im częściej wpadałyby do spamu, tym mniej osób by je widziało, no bo część osób nie sprawdza tego folderu spam. Im mniej osób by je widziało, tym mniejszy byłby współczynnik otwarć. I tak w kółko, więc to jest bardzo negatywne zjawisko. Już nie mówię o tym, że utrzymanie listy mailingowej kosztuje i za każdego takiego uśpionego subskrybenta płacę dokładnie tyle samo, co za aktywnego. Dlatego, kiedy zauważyłem, że współczynnik otwarć mojego newslettera spada, Zdecydowałem się na to, żeby regularnie czyścić listę mailingową. Co kwartał usuwam z tej listy osoby, które nie otwierają moich maili od co najmniej 6 miesięcy. Dzięki temu, że czyszczę moją listę, współczynnik otwarć newslettera utrzymuje się na poziomie 65%. No, i tak jak nie porównuję się do innych newsletterów, to akurat sprawdziłem, że statystycznie, jeżeli chodzi o newslettery o marketingu. To przeciętny współczynnik otwarć to jest 20,5%. Więc ja mam ponad trzy razy większy, ale zawdzięczam to właśnie, poza oczywiście wartościowym treścią, zawdzięczam to m.in. też czyszczeniu listy mailingowej. A te decyzję podjąłem dlatego, że obserwowałem współczynnik otwarć. Więc wystarczy odpowiedzieć sobie na dwa pytania, żeby stworzyć strategię treści, taki ogólny kierunek. Która strategia pomoże Ci tworzyć bardziej dopasowane treści, mierzyć wyniki i podejmować lepsze decyzje? Ale jest jeszcze jedna rzecz. Z czasem możesz dojść do wniosku, że trzeba zmienić nie tylko konkretne działania w ramach obranej strategii, ale też trzeba zmienić całą strategię i przejść cały ten proces, te wszystkie cztery kroki od początku. W przypadku mojego podcastu, mała wielka firma. Też tak było. Zacząłem nagrywać z Pawłem Tkaczykiem. Zaczęliśmy nagrywać w 2009 roku. Później nagrywałem sam, ale to ciągle była czwartka wiedza plus przyjemność. Podcast był dla mnie hobby, był odskocznią od pracy. W żaden sposób na nim nie zarabiałem. W 2017 roku wypuściłem pierwszą edycję kursu Podcast Pro, później kolejne produkty, kolejne kursy, no i dzisiaj. Mała, wielka firma, podcast jest ważnym elementem mojego biznesu, więc przeszedłem do ćwiartki wiedza plus pieniądze. To nie znaczy, że podcast przestał mi dawać przyjemność, ale zaczął też dawać pieniądze i to jest dla mnie w tej chwili główny motywator, bo zarabianie pieniędzy też daje przyjemność, wiadomo. Wniosek jest taki: jeżeli zastanawiasz się nad tworzeniem treści, to nie ma sensu czekać na idealny moment, tracić czasu na analizowanie wszystkich za i przeciw. Lepiej odpowiedzieć sobie na te dwa strategiczne pytania, od których zacząłem, zacząć działać i wprowadzać korekty po drodze, bo dzięki temu podejmujesz decyzje oparte na realnych danych, na zachowaniach Twoich odbiorców, a nie tylko na Twoich domysłach i przeczuciach. A jeżeli chcesz po drodze dostawać od mnie wskazówki, które pomogą Ci tworzyć. Treści wspierające twój jednoosobowy biznes, budować markę eksperta, pomogą ci zarabiać również wtedy, kiedy nie pracujesz. Zapraszam do zapisania się na mój newsletter soloprzedsiębiorca.pl. Link jest też w opisie tego odcinka. Dzięki wielkie, do usłyszenia.